Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku Fotografii Przyrodniczej i przy okazji na kolejnym wschodzie słońca, który właśnie jestem w stanie zobaczyć. Dziś po raz kolejny spróbuję sfotografować sarny. Generalnie głównym tematem będzie sarna i kozioł. Postaram się jeszcze jakąś inną dziką zwierzyną sfotografować. Zobaczymy, czy się uda. Dziś wyjechałem dosyć niedaleko od domu. No cóż, pozostało mi nic, tylko rozkoszować się w tym blasku słońca. Coś cudownego, mówię wam. Jak na razie zwierzyny żadnej nie widzę. Mam nadzieję, że to... O, mamy bażanta. Mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni, bo uwielbiam takie poranki i fotografować w takim świetle. No nic, idę fotografować. Jest jeden koziołek, a w tamtą stronę, dosłownie w tym punkcie, jest drugi. No fajnie, że jestem dosyć na górce, więc jest mi bardzo swobodnie nagrywać tą całą scenę. Niesamowite jest to obserwować zwierzynę z dosyć niedalekiej odległości, ale atutem tego jest wszystko obiektyw, ponieważ długa ogniskowa obiektywu daje nam tą swobodę ruchu i docierania obrazkiem tam, gdzie byśmy chcieli.
wspaniałego. I poszedł sobie. Dobra. Póki światełko mam jeszcze, jak widzicie, mega, to idę dalej. A nóż i widelec, uda mi się coś ciekawego sfotografować. Więc tak, udało mi się już sfotografować kilka zwierzaczków. Mianowicie koziołka sfotografowałem. I jeszcze się przejdę w jedno miejsce. Zawsze mnie urzeka swym widokiem. Nie wiem, jak to będzie o tej porze już, bo jest dosyć. Bo już jest troszeczkę słońca, jakby nie patrzeć wysoko. No, nabiera mocy, wiadomo. Jestem dzisiaj bardzo zadowolony z tego, co udało mi się uchwycić. Fajnie jest, że tak powiem, poleżeć na mokrej trawie. Z aparatem oczywiście. I co? Póki co trzeba byłoby się usilić. No to jednak chodzenie w takiej trawie jest troszeczkę męczące. Pamiętajcie, żeby zawsze zabierać ze sobą wodę. Gdzie się pić chce, niemiłosiernie. Dziękuję jeszcze raz za oglądalność. Dziękuję za subskrypcję, bo jest ciężko je uzbierać. Ciężko jest zrobić dobry materiał. Tym bardziej, jak jeszcze ktoś pracuje dodatkowo, to brakuje czasu. Ci jeszcze, którzy nie oglądali moich filmów fotografii przyrodniczej, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co robię. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej! A, bym zapomniał. Jeszcze nie zapomnijcie oglądnąć tego i tego filmu. Teraz dopiero, na razie. Hej!